Siema, Lothar z tej strony, dzisiaj patchnoty 9.18, które będą wypuszczone jutro, bo nagrywam to dzisiaj, co jest poniedziałkiem. Ale już będzie przygotowane na jutro, jak tylko pojawią się patchnoty, więc będzie filmik gotowy. To co, jedziemy od razu z koksem, bo nie ma sensu tracić czasu, jak zwykle notek jest dużo. Generalnie największą zmianą obecnie, jeśli chodzi o TFT w następnym patchu, będzie loot, który wypada z stworków, czyli z minionów, z pierwszych trzech rund w szczególności, bo będzie miało to na celu, co się stanie, wyrównanie szans wszystkich graczy, jeśli chodzi o ilość itemów, golda czy postaci, bo to też jest coś nowego. Teraz zamiast losowego mystery boxa z jednego z minionów, będą wypadały po prostu mystery boxy, które się dzielą na trzy różne rzadkości. Są pospolite, niepospolite i rzadkie. Pospolite zawierają złoto, czempionów lub Nikos Help, to jest nowy przedmiot, który zaraz opiszę. Niepospolite zawierają połówki itemów, złoto, czempiony albo Nikos Help. No i rzadkie, czyli złote, z tego co pamiętam, złoty kolor, bo szare są pospolite, niepospolite są niebieskie, a złote są rzadkie. One mają albo spatule, albo całe itemy już skombinowane, albo złoto, albo czempionów, albo Nikos Help. Teraz Nikos Help to jest przedmiot, który daje ci nową sztukę danego bohatera, więc jeśli masz na przykład, załóżmy sobie szywanę i użyjesz Nikos Help na szywanie, to dostajesz kolejną szywanę, która jest wzięta z puli tych czempionów, więc jest to istotna informacja, bo zabiera w tym momencie jedną szywanę z puli. Robi ona kopię najniższego poziomu danej postaci, więc jeśli robisz kopię na przykład Akali srebrnej, to dostajesz brązową Akali. Jeśli robisz kopię na przykład srebrnego Swaina, to dostajesz kopię brązowego Swaina, więc nigdy nie taką samą kopię dokładnie, jaką masz, co jest bardzo ważne także. Generalnie, co ma na celu ta zmiana, jeśli chodzi o te boksy? Chodzi o to, żeby wyrównać szanse wszystkich graczy na początku gry. Często mamy obecnie takie sytuacje, że ktoś zaczyna przed 4 itemami, ktoś zaczyna z 2, no lekko mówiąc, jest trochę dysproporcja w sile graczy. Dzięki temu zastosowaniu, z mojego bardzo małego testowania na PBE obecnego, wynika, że już po pierwszych 3 rundach wszyscy gracze są tak naprawdę, uważam, że content. To znaczy, tak naprawdę każdy z graczy będzie zadowolony z tego, co mu wypadnie, bo będzie albo dostanie dużo golda, albo dostanie dużo itemów. A generalnie wyrównają się ilości itemów między graczami dzięki także temu zabiegowi, co jest mega dużym bonusem, jeśli chodzi o wyrównanie szans ogólnie wszystkich graczy. Więc bardzo się cieszę z tej zmiany, myślę, że to jest dobra zmiana, która także urozmaici rozgrywkę TFT, jaką obecnie mamy, bo będzie dużo także pomocy, jeśli chodzi o early game z tymi dodatkowymi czempionami. Pamiętajcie, że czempionów, które dostajecie, zawsze możecie sprzedać, więc jak nie dostajecie golda, to dostajecie czempionów, więc wychodzi tak naprawdę na jedno. Więc w teorii, nie pamiętam, oczywiście za mało prób i błędów było na razie, nie jestem pewien, czy golda zawsze dostajesz więcej, niż jeśli dostaniesz w czempionach. Trzeba by to jeszcze sprawdzić, ale wydaje mi się, że generalnie jeśli dostaniesz czempionów, to dostajesz ich troszkę mniej w złocie, niż jakbyś dostał samo złoto. Co ma sens oczywiście. O Nikos Help już mówiliśmy, o tym nowym przedmiocie. Pamiętajcie, jest on jednorazowego użytku. I teraz tak, nowe traity. Znaczy może nie nowe, ale asasyni i sorcererzy dostają upgrade'a do 9. Czyli tak naprawdę można to zdobyć tylko i wyłącznie przy pomocy spatul. 9 asasynów będzie miał teraz 225% kryta dodatkowego oraz 40% nakryta. A sorcererzy łącznie 175% AP. To są takie, powiedziałbym, trochę już fleksowanie mięśniami po prostu. Jak ktoś da radę coś takiego złożyć, to no to spoko. Raczej nie ma w to celować, no bo potrzebujesz minimum 3 spatule, żeby zrobić w ogóle tą możliwością. Tak naprawdę wydaje mi się, że jeśli chodzi o asasynów, to będzie to najłatwiej, bo prawie, że każdy asasyn jest grywalny, a no może oprócz Katariny. Katarina, zaraz do niej dojdziemy. A sorcererzy, no ze sorcererami może być troszkę ciężko, no bo brakuje zazwyczaj tobie jakiegoś tanka, więc trzeba by to robić sorcererami tanki, które będziesz budował po kolei. Ale inna sprawa, no jeśli jakiemuś youtuberowi czy streamerowi się uda zrobić 9 asasynów albo 9 sorcererów, to tak samo jest dobry content na filmik jak 9 Blademasterów, który by the way mamy na YouTubie. Jeśli chodzi o Wilda, jest duży buff, duży, konkretny buff, który wydaje mi się, że sprawi, że Wild będzie jedną z najbardziej grywalnych traitów, dlatego że daje bonus praktycznie stworzonych dwóch itemów, moim zdaniem.
dwóch pełnych itemów na każdej postaci. Więc jeśli złożysz 4 wildy, co nie jest trudne, bo Nidalee jest grywalna w early game, Ahri jest grywalna w early game, Gnar jest grywalny, Rengar jest grywalny, tak? Więc generalnie są 4 postacie, które są naprawdę grywalne. Do tego jest jeszcze 5, którą możemy pominąć. I tak naprawdę tutaj, no dobra, może Warg nie jest pomijalny, ale generalnie też jest tam, okej, dobra, jest okej, może tak powiedzmy. Ale co nam daje w tej chwili Wild? 12 attack speeda per attack do 5 razy, czyli dostajemy łącznie 60% attack speeda. 60% attack speeda, łatwo jest policzyć, jest to dosyć warte, tak bym powiedział, 3/4 jednego Rage Blade'a. Tylko oczywiście nie stakuje się do nieskończoności. Ale generalnie jest dosyć dobry, bo ładuje się 2 razy szybciej od Rage Blade'a, więc szybciej się dostaje ten maksymalny attack speed z Wilda, ale oprócz tego wszystkie basic ataki nie mogą misować, więc praktycznie kontrujesz Phantom Dancery kompletnie i kontrujesz wszystkie Yordle. Co jest ciekawe, bo teraz patrząc z perspektywy obecnego metagame'u, dużo gra asasynów, więc dużo ludzi także buduje Phantom Dancery. Więc jeśli Phantom Dancer, jeśli meta będzie ciągle podobna, to tak naprawdę Wildy kontrolują tych ludzi, którzy chcą kontrolować asasynów. Pytanie też, czy nie będzie się opłacało grać po prostu Wildów w asasynach, żeby grać 3 asasyny 3 i 4 Wildy. Szczególnie, że Rengar jest już asasynem, więc tak naprawdę potrzeba tylko 3 inne Wildy, które będą pasować. Warwick nie jest tragiczny, Gnar zawsze do wszystkiego pasuje, więc zostaje tylko ten jeden flex spot. Więc wydaje mi się, że Wildy z asasynami mogą być dobrym ruchem, bo wydaje, powiedzmy tak sobie, nie musisz budować Rapid Fire Cannon, żeby grać Infinity Edge w Assassinach w tym momencie, co jest mega dużym buffem. Więc jestem ciekaw, jak to wygląda, jak to będzie wyglądać, zobaczymy meta, jak się będzie rozwijać. Teraz kolejna bardzo duża zmiana, czyli adjustment, zmiana jeśli chodzi o XP-ka. I teraz to ma bardzo duże konotacje. Ilość XP z 5 levelu została zwiększona o 2, czyli tak naprawdę często się leveluje z 6 XP do 10 XP. Teraz już to nie będzie możliwe, znaczy nie będzie możliwe jednym kliknięciem, trzeba będzie 2 razy kliknąć sobie lub zrobić to jedną rundę później, co już jest dużą zmianą. 6 level tak samo, a często się levelowało mając 6 experience'a, wchodziło się na 10, 14, 18, to było zaraz po krugach. Też będzie to kosztowało 4 zł więcej, pamiętajcie też, że będzie inflacja golda, no bo więcej się dostaje golda w early game'ie. Przez nowe chesty. Przy 7 tak naprawdę nie ma aż tak dużego znaczenia, bo jest na 32, a często się levelowało z 28 na 32 i tak, więc przy 7 nie będzie to miało dużego znaczenia. Przy 8 już ma to duże znaczenie, bo to jednak jest 4 więcej golda. I przy 9 także ma to duże znaczenie, jest o 6 golda więcej. Teraz wydaje się wam, że no to po prostu trzeba będzie wydać więcej golda, żeby zlevelować, albo zrobić go troszkę później. Teraz to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak to wpływa na rodzaj rozgrywki. I wydaje mi się, oczywiście mogę być w błędzie, ale wydaje mi się, że generalnie rozgrywka się trochę zmieni i będziemy więcej widzieć hyperrolowania na levelu 4 i 5, zacy tego, że będzie inflacja golda. Będziemy mieli więcej o wiele golda wchodząc na krugi, będziemy mieli o wiele więcej golda ogólnie w trakcie early game'a, więc więcej graczy będzie także chciało rolować szybciej, żeby dostać swoich bohaterów, swoich czempionów do upgrade'ów. Może skończyć je tak, że w mid-game'ie generalnie poziom graczy będzie niższy niż w zwykłych grach teraz, więc na przykład z 6 wszyscy będą mieli na przykład 5 level, ale jednocześnie kompozycje będą o wiele silniejsze z racji tego, że gracze będą rolować po swoje postaci. Co też ma fajną zmianę, bo o czym zaraz wam powiem, tier 3 unity jest w tej chwili 21 w puli, a będzie 18, co też jest bardzo dużą zmianą, jeśli chodzi o hyperrolowanie. I wpłynie to mocno na to, jakimi kompozycjami będą ludzie grali. Teraz tak, jeśli chodzi o zmiany procentowe na dane postaci w tierach, jest bardzo duża zmiana, bo reszta to tam jest kosmetyczna, ale bardzo duża zmiana jest na levelu 6. Teraz już nie ma szansy żadnej na to, żeby dostać tier 5 na levelu 6. Ogromna zmiana. Czyli jeśli ktoś chce na przykład... Podam wam przykład oczywiście, żeby mogliście sobie to samo łatwo wyobrazić. Nie mówię tutaj o tym, że to aktualnie będzie naprawdę tak działało, ale ktoś, kto by chciał forsować Nobla albo forsować Shapeshifterów na przykład, a potrzebuje wtedy Swaina lub Kyle, nie będzie w stanie tego zrobić na 6 levelu. Musi to zrobić dopiero na 7. To jest ogromna zmiana, ogromna. Także tak naprawdę ogranicza szansę high rollowania niektórych graczy na to, że na 6 levelu dostałem Yasuo, a akurat miałem jeszcze 2 Blade Masterów i nagle robię sieczkę z mózgu. Więc generalnie mega dobra zmiana,
Reszta to są raczej tam kosmetyczne. Dobra, może nie licząc trzeciego levelu, jak widzicie, jest duża zmiana w 5% koszcie tier 1, co sprawia, że więcej będzie tier 1 kosztowych unitów, co zmieni troszkę może power level takich postaci jak na przykład Zed. Może nie zmieni power levelu, ale będzie mniejsza szansa, że ktoś będzie biegał sobie ze silverowym, na przykład Jace'em albo Zedem, co troszkę zmienia early game, prawda? Tier 3 się nie zmienia tutaj. Lekka zmiana na czwartym, na piątym levelu, 2% w tier 1, a są już takie bardziej kosmetyczne rzeczy. Wielkiego jakiejś tam, wielkiej szansy tak naprawdę nie mają. Duża szansa, duża zmiana jest za to w tier 4, gdzie na piątym levelu jest zmiana z 3% na 5%, to jest dużą rzeczą, więc już Sejuani na przykład, czy Akali mogą biegać często na piątym levelu. Co też się sprowadza w tym momencie do hyperrolowania na piątym levelu, bo jednak jest dosyć duża szansa na to, żeby dostać przed Drivenów. Jak to wyjdzie w praktyce? Zobaczymy. Na szóstym jednak jest ten buff do 10%, a więc to się nie zmienia. Dobra, co dalej? Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Na dziewiątym levelu, co się nie zdarza często, ale jest też duży buff do tier 5, bo z 10% na 12%, a co jest dużą, dużą zmianą. A za to tier 3 jest właśnie zmniejszono o te 2%. Czyli tak naprawdę na 9 levelu troszkę gorzej znaleźć tier 3, szczególnie, że się szuka tego często do 3 starowych unitów. Ale to tam mniejsza o to, bo to jest bardzo rzadko się będzie zdarzało, tak mi się wydaje. A tu właśnie coś wspomniałem, tier 3 zmniejszono ilość każdego tier 3 z 21 do 18, co zmniejsza szanse na to, żeby duża ilość graczy miała taką samą kompozycję, czyli na przykład mniej graczy zobaczymy z Shyvanami srebrnymi, mniej graczy zobaczymy ze srebrnymi Evelyn, ze srebrnymi Morganami i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo dobra zmiana, ale wpłynie na hyperrolowanie wielu graczy na początku gry. A tutaj lekka zmiana stakowania i tak naprawdę tylko chodzi o to o bardziej graczy początkujących. Wszystkie przedmioty ze spatulą, czyli Knights, Vow, Rosemaled, Yumi i tak dalej, nie mogą być stakowane na jednej postaci, więc będą wypadały. Czyli tak jak teraz na przykład na Varusie nie można zrobić Darkina, bo od razu z niego wyleci, to tak samo nie będzie można na przykład zrobić, załóżmy, nie wiem, Dravena demonem i włożyć drugiego Darkina na niego i będzie miał dwa Darkiny. Nie, ten drugi Darkin wyleci. Tak samo nie będzie można stakować Phantom Dancerów, Morelen Mikonów i Red Buffów. Czyli nie będzie można mieć dwóch Morello, dwóch Red Buffów albo dwóch Phantom Dancerów na jednej postaci, bo od razu wyleci. Co to jest ciekawe, bo myślałem, że też będzie działać na Morello i Red Buffa ze sobą, z racji tego, że mają dokładnie ten sam efekt, więc się nie stakują, ale na pewno, że tak powiem, motywacją tutaj deweloperów Riotowskich było to, że Red Buff jest aplikowany od razu z pierwszego autoataku, a Morello czeka na czar, więc generalnie jest pewna różnica, jeśli chodzi o zasięgi, o interwały i tak dalej. Więc pewnie dlatego nie stakują się, znaczy stakują się ze sobą. Teraz tak, jeśli chodzi o traity, małe zmiany. Elementalisty golem u elementalistów w tej chwili będzie miał więcej pancerza z 20 do 40, dosyć duża zmiana, efektywnie zwiększa to HP od autoataków do tego golema, czy do tego, do czego służy, bo przede wszystkim tankuje autoataki. Jest to, myślę, dosyć duży buff, co ciekawe, bo elementaliści moim zdaniem byli w takim dobrym miejscu, jeśli chodzi o tego golema, to może zbuffować go dosyć mocno, zobaczymy jak to wyjdzie. Kolejna tutaj zmiana, która mnie dosyć bardzo cieszy. W Knights mają bonus o 5 podniesiony w przypadku 4 Knightów i o 10 aż w przypadku 6 Knightów. 6 Knightów raczej się bardzo rzadko grało. Oj, zmienimy tą muzykę. 6 Knightów się raczej rzadko grało, z racji tego, że no, ten bonus nie jest duży. 55 z autoataków to jest wiadomo, że coś tam, ale generalnie jak ktoś wali krita za 600, to raczej ma mało znaczenie. I ciągle będzie miało to mało znaczenie, ale już 65, patrząc na przykład na swoje lobby, widząc, że na przykład dużo Kennenów, czy dużo Katarin, generalnie unitów, które robią małe tiki, to ta redukcja tego damage'u o na przykład 65 będzie już bardzo ważna. Szczególnie to jest istotne na wszystkie autoataki, więc możliwe, że będziemy mieli jakieś tam Knights Vow grane po jednak tych 6 Knightów. Bo generalnie te małe ilości blokowania damage'u dodają efektywnie bardzo dużą ilość health'a. Im masz większy HP na postaciach, tym bardziej się opłaca mieć, moim zdaniem, Knighta niż na przykład Guardiansów. Bardzo duża zmiana dla asasynów, moim zdaniem. 70 milisekund
przepraszam, 70 milisekund zmiany na ich jumpie. To jest bardzo dużo. 70 milisekund to jest bardzo dużo. Opóźni skok asasynów o naprawdę dużą ilość, a raczej długi czas, który sprawi, że wiele stworków, wielu czempionów poruszy się o ten hex, co sprawia, że asasyn będzie łatwiej dekornerować kogoś. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo w tej chwili już się dosyć łatwo dekornoruje, może nie zawsze, ale się zostawia się w tej chwili na głowie gracza, który gra asasynami, żeby nie włożył swoich unitów, które nie są asasynami, w zasięg na przykład rangerów. I w tym momencie myślę, że będzie już o wiele ciężej, żeby coś takiego wykombinować. Jestem ciekaw, jak to będzie w praktyce wyglądało, ale jest to dosyć duża zmiana. Zmiana na czempionach. Kamil 10% więcej AD. Kamil jest ok, tam early game champion. Myślę, że do 5 akurat niewiele zmienia, no chyba, że masz Blademastera, to efektywnie zwiększy to o 7,5. Więc zobaczymy. Spiderlingi dostały mega dużego buffa. Zadaję teraz 60 zamiast 50, a gdzie normalnie spiderlingi już były useless, jeśli ktoś miał knighta, na przykład, znaczy dwóch knightów, to już wtedy spiderlingi były useless, to teraz będą zadawały jednak jakikolwiek tam damage, więc może wreszcie będą przydatne. Nie tylko licząc do ozdobienia bonusu szybszy w early game. Graves dostaje więcej armora, co jest ok, może wreszcie będzie frontlinerem, tak jak powinien być zawsze, a nigdy nie był, bo za łatwo ginie. Więc w przypadku 30 armora może być dosyć duża zmiana dla niego jako frontlinera. Kasadin ma zmniejszenie o 5 AD, co jest dosyć sporym nerfem. Jest to prawie 10% jego AD, a szczególnie w early game będzie miało to znaczenie. No i także skalowanie się w AD będzie także trochę ukrócone, jeśli chodzi o to. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no bo wiadomo, Kasadin jak zadaje true damage, to trochę i tak ma to w dupie, z przeproszeniem, więc no. Jest to jakiś tam mały nerf. Kasadin i Kazixy i Rexa i Jogatogl obecnie w mecie, więc jakikolwiek nerf jest mile widziany. Mana Kha'Zixa także zwiększona o 15, też jest to duża zmiana, bo Kha'Zix jako tier 1 dostaje tylko około 6 do 7 many za każdy autoatak, więc w przypadku Kha'Zixa, żeby zadać swojego ultimate'a, będzie musiał zaatakować dodatkowe 3 razy, jeśli nie dostaje jakichkolwiek obrażeń w stosunku do samego siebie. Jest to lekki buff, jakby ktoś chciał grać z Shojinem na Kha'Zixie, ale generalnie, no jednak jest to duży nerf, bardzo duży nerf bym powiedział. Zmniejszy zdecydowanie early game i mid game damage u Kha'Zixa, ale za to jednocześnie może podwyższyć damage Kha'Zixa w late game, gdzie tak naprawdę woli się, żeby on zadawał autoataki, niż żeby robił tego swojego ultimate, który zabiera tyle czasu, że generalnie autoatakami można by więcej tego damage'u zadać. Co jest ciekawym wynikiem traitu asasynów, no i itemów. Pyke dostał nerfa. Zaczyna z 25 many mniej, mega duży nerf, mega duży nerf na Pyke'a, więc nie będzie on już w tym momencie szybko robił ulta, nawet jeśli damy mu itemy na manę, bo będzie potrzebował z 1-2 autoataki, a nie tak jak poprzednio, przepraszam, 1-2 dodatkowe autoataki, a nie tak jak poprzednio, że skacze, ma 2 itemy na manę, bends, 1 autoatak, robi stana, więc to już się nie będzie działo. Twisted Fate dostał mega dużego buffa, by the way, więc ho ho ho! Okazać się może, że Twisted Fate będzie teraz grany w mecie, dlatego że no na bronzie to niewielkie ma to znaczenie, ale generalnie jego blue mana card, czyli to, co jest przez co jest tak naprawdę grywalny, zwiększono mu zostało, czyli rozdaje 20, zamiast 20 many, 30 many na poziomie brązowym, a już daje 50 many na poziomie srebrnym, czyli na tym najczęściej. Na częściej granym będzie tak naprawdę dawał tyle many, ile dawał poprzednio na złotym. To jest mega duży buff. Mega duży buff, jeśli gramy mana głodnymi czempionami, więc uważam, że Twisted Fate w tej chwili może być w mecie. Bardzo może być w mecie. Będzie to sprawdzało przy czempionach takich jak Cho'Gath, będzie się sprawdzało przy Asolu, przy Lulu na przykład. Wszystko są czempioni, które będą mega korzystać z tego, co Twisted Fate będzie mógł teraz w stanie zaoferować. Pamiętajmy oczywiście, że Twisted Fate jest trochę RNG, bo rzuca jedną z trzech kart, ale jakoś nie wiem jakim cudem, najczęściej rzuca niebieską. Przestawię sobie puszeczkę Red Bulla, żeby było lepiej widać. Nasz nowy sponsor. Jedziemy dalej. Evelynn dostała małego nerfa. Znaczy, może nie aż takiego małego, cały czas będzie grywalna. Po prostu ten threshold na execucie w tej chwili będzie wychodził na 50% HP, a nie 65%. Czyli... Ty, dobrze mówię?
Kurde, musiałem sprawdzić, czekajcie. Evelyn, TFT, Warding. Bo wydaje mi się, o jejku, jejku, nie przygotowałem się. Teraz dopiero tak naprawdę ogarnąłem, że ten threshold, jak działa ten threshold, czekajcie, zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy. Evelyn deals damage and roots the closest teleport damage. Damage is increased against low health enemies. Tak, czyli to jest nerf. Bo potrzebujemy 50% HP przeciwnika, a nie 65% przeciwnika, więc jest to dosyć duży nerf. Musi być na połowie po prostu swojego bara, żeby zadać ten multiplier, który w tej chwili także jest umniejszony o 1/5 w przypadku srebrnej Evelyn, czy tej najbardziej granej. Duża zmiana. Myślę, że nerf może nie aż tak bardzo potrzebny obecnie, bo już meta się ustabilizowała tak, żeby grać naokoło niej, ale jednocześnie może nie będzie przesadek grany Dragon Claw. Zobaczymy. Tu jest fajny buff. Katarina dostała buffa ze 100 many do 85 many. Co równa się tak naprawdę 1,5 autoatakowi, czyli tak naprawdę jeśli dostanie jednego hita, to jeden autoatak mniej, żeby zrobiła ulta. Może będzie przez to grywalna? Kto to wie? Zobaczymy. Ale generalnie dobra zmiana, więc jestem ciekaw, jak to wychodzi. Akali dostała buffa, bo rzeczywiście jednak zadawała o wiele za mało tego damage'u, bo została overnerfowana, moim zdaniem. Więc w tej chwili srebrna Akali z 275 do 350 to jest dosyć duży buff. Pamiętajcie, że Akali zadaje krytyki swoim ultem, czy tam spellem. Więc generalnie Akali może wrócić do łask Imo. Bardzo duży nerf buff. Bardzo duży buff w przypadku Anivii także. Znaczy, po części buff, po części nerf, bo skrócono działanie w tym momencie spela jej z 8 do 6 sekund, ale tak naprawdę zmniejszając długość tego spela, tak naprawdę zwiększamy efektywność damage'u. Czyli zadaje 800 damage'u przez 6 sekund, a nie przez 8. Jak łatwo policzyć, jest to jednak przyspieszenie 200 damage'u o 2 sekundy, co się rozkłada na te 6 sekund. Więc mimo, że ten spell nie będzie już tak spowalniał przez dodatkowe 2 sekundy, to jednak zadał wiele więcej damage'u, a Anivia zadaje naprawdę konkretny damage, więc uważam, że to jest dosyć duży buff. Szczególnie jeśli już gramy Anivią, to pewnie damy jeszcze jakiś mana generation item, więc będzie w stanie spamować jeszcze damage szybciej. Bardzo duży nerw za to na Panteonie. Te 5 AD to tam nie ma żadnego znaczenia, ale 150 health'a na brązowym Panteonie to jest mega duża zmiana, mega, mega duża zmiana. Mega duży nerf. Tak naprawdę wyobraźcie sobie, że to jest jakby miał na sobie Giant Belta i mu go właśnie zabrali. No prawie że, bo Giant Belt daje 200. Ale generalnie no jest to duży nerf. Cały czas myślę, że będzie mega grywalny, ale jest to duży nerf. Ciekawy nerf na itemach. BF będzie w tej chwili zadawał 15 AD, a nie 20 AD. Myślę, że to dlatego, że po prostu mega grane praktycznie do każdego przedmiotu. Frozen Heart dostał buffa na swoim debuffie, czyli trwa teraz 4 sekundy zamiast 2,9. Zaokrągliłem w górę. Mega duży buff. Myślę, że Frozen Heart zacznie teraz grany. 4 sekundy debuffu na attack speedzie to się równa degeneracji many u przeciwników przez dodatkowe ponad 1 sekundę. Mega duży smela. To jest naprawdę bardzo duży buff dla asasynów. A może nie tylko, ale ogólnie dla postaci, które się jednak są mobilne po planszy, więc taki Frozen Heart na gnarze nawet sprawia, że przeciwnik będzie ultował o wiele rzadziej. Mega, mega duży buff. Locket w tej chwili będzie dawał 300 HP przez 7 sekund, a nie 250 HP przez 6 sekund. Troszkę buffu, pewnie ciągle mało grywany przedmiot, no ale tak to już bywa z Locketem, bo inaczej byłby za dobry. Swordbreaker, zmiana z 25% i 4 sekund na 33% i 3 sekundy. Jak wiecie, sam jestem dużym fanem Disarma, a byłem zawsze jak grałem Gunslingerami. Ale nie jest to za zdrowa mechanika, więc nie jestem pewien, jak się czuć z tym buffem, bo tak naprawdę 33% szans przez 3 sekundy to i tak wychodzi na to, że po prostu ktoś tu atakuje jednego bohatera, ma duży attack speed, to będzie go po prostu perma stanował. Znaczy może nie perma stanował, ale perma nie dawał mu szansy zaatakować AD zwykłym, bo częściej się będzie aktywowało, więc będą te efekty nachodziły na siebie i tak naprawdę efektywnie ten nerf na długość sekund nie ma żadnego znaczenia. Zephyr dostał buffa i to dosyć sporego, z 5 sekund na 6 sekund. Jak się używa dobrze Zephyra, to może naprawdę zmienić rozgrywkę
mocno na twoją stronę. Obejrzyjcie sobie filmik mój na YouTubie, jeśli chodzi o Zephyrze, a jeśli chodzi o Zephyra, w jaki sposób używać Zephyra efektywnie, bo myślę, że przy 6 sekundach nie jest on już taki, że tak powiem, tier C, tylko może wskoczyć już naprawdę w late game na dosyć ważne rejony. Jedna dodatkowa sekunda w late game, kiedy każda sekunda jest na wagę złota, sprawia, że jednak Zephyr może być super, super ważny. Jeśli chodzi o bugi, no to tu tak naprawdę wiele rzeczy istotnych nie ma, tylko tam w sumie to Ludens Echo dostał tak naprawdę buffa, bo w tej chwili zadaje damage na ten cel, na który był atakiem spela, więc działa wreszcie tak, jak powinien. A reszta to są mało ważne rzeczy tak naprawdę. Więc przeczytajcie sobie, jak chcecie, ale tak naprawdę nie jest to istotne. Dzięki bardzo za bycie ze mną z kolejnym filmikiem na temat nowych patrzączek do TFT. Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, co by wam się jeszcze przydało. Albo jak macie jakieś propozycje, to śmiało walcie. A pamiętajcie, że wasze wsparcie motywuje mnie do robienia nowych filmów. Więc jak wam się podobało, to też zostawcie może subika. Pa, pa.